Książka jest jedną z najcudowniejszych rzeczy na świecie. W niej znajdujemy szkołę mądrości, jest to szkoła ogromnej wiedzy. Ważne jest też rozgraniczenie między książką a książką, bo są książki bardzo dobre, które wnoszą ogrom informacji, wiedzy, budują i człowieka, i serce, i ducha, i intelekt, umysł, a są książki, które przynoszą bardzo duże zniszczenie wewnątrz człowieka. Książka jest wspaniałą receptą na życie i właściwie w książce znajdziemy rozwiązanie na wszystkie problemy życiowe. W zależności od tego, jakie mamy problemy, taką książkę możemy dostać i po prostu wiedzieć, w jakim kierunku iść, ukierunkować się, zdobyć wiedzę na dany temat. Czyli jednym słowem książka przynosi nie tylko wiedzę, ale i ulgę człowiekowi. Pomaga też zapomnieć o życiu codziennym, o problemach, kłopotach. Pozwala oderwać się od codzienności, od rzeczywistości i po prostu przenieść się w inny świat piękny, gdzie można emocjonalnie przeżywać wiele fajnych rzeczy. W bibliotece mamy wiele książek, no są różne. Jest beletrystyka dla ludzi, którzy i dzisiaj cieszy się beletrystyka dużym powodzeniem, dlatego że ludzie mają ogromne kłopoty i problemy, chcą czegoś lekkiego albo właśnie jakieś recepty na rozwiązanie swoich problemów. Jest literatura science fiction, literatura piękna, literatura faktu, która się cieszy ogromnym powodzeniem, dlatego że myślę, że to jest na takiej zasadzie porównywania. Jest mi ciężko, ale aha, gdzieś tam w świecie kobietom na przykład jest dużo ciężej, więc fajnie jest i już potrafię doceniać to, co jest i to, co mam. Są książki biograficzne, literatura popularno-naukowa. Książki kształtują, jak powiedziałam, serce, duszę czeka, a także wizerunek człowieka, cały kręgosłup i sposób myślenia. I już po wyglądzie człowieka można odczytać, czy dany człowiek czyta książki, czy nie. Było takie wydarzenie, urodziło się dwóch bliźniaków. Jeden nigdy nie przeczytał żadnej książki, a drugi poszedł drogą naukową, więc dużo pracował intelektualnie. I okazało się po latach, że rysy tych ludzi się zmieniły. Poza tym to, co chciałabym powiedzieć dla młodzieży. Nawet gdyby człowiek wszystko zapomniał, warto się uczyć, dlatego że to, co mamy w mózgu, we wnętrzu naszym, nikt nam nie zabierze. Gdyby nawet człowiek wykształcony zapomniał wszystko, to zawsze zostaje człowiekiem wykształconym. To widać nawet na ludziach chorych, chorych na Alzheimera, gdzie zapominają wszystko, a jednak ten sposób bycia, kultura, sposób zachowania, cała osobowość i wszystko to, czym nasiąkli w ciągu całego życia, wychodzi, mimo że oni jednego słowa nie są w stanie powiedzieć. I to jest właśnie takie bardzo budujące. My w bibliotece mamy duży taki bałaganik, taki artystyczny bałaganik, że tak powiem, bo w tej chwili jest wdrażany w życie projekt cyfryzacji biblioteki. Jest to system informacji i zarządzania zbiorami. Do tego projektu weszło 33 biblioteki plus filie w Małopolsce. Projekt został utworzony przez pana Masadyńskiego. Jest to program SOWA w Poznaniu.
bardzo, to znaczy sposób, który ułatwia w prosty sposób ściąganie opisów bibliograficznych. No i no ponieważ kilkanaście tysięcy jest tych książek, więc praca jest ogromna, więc w każdym kąciku mamy no po prostu przygotowane książki do tej komputeryzacji. No ułatwi to pracę w bibliotece, dlatego że wypożyczenie będzie komputerowe na zasadzie odczytu czytnikiem danego kodu kreskowego. W bibliotece, no akurat ja tym się zajmowałam, 10 lat do tyłu była odtwarzana historia Bobowej i zapisana w kronikach dwóch, więc mogą też czytelnicy, zwłaszcza ci, którzy piszą prace magisterskie, często korzystają z tych materiałów. No, do naszej biblioteki właściwie przychodzi bardzo dużo czytelników. Są to czytelnicy ze wszystkich grup wiekowych, ale najwięcej, no, powiedziałabym, jest młodzieży, ludzi starszych, bo mają czas, są niezatrudnieni. Przyjeżdża bardzo dużo też studentów, którzy dostają ode mnie materiały do pisania prac magisterskich, licencjackie, i jest pisana praca doktorska na Scottish University. Są pisane książki o Bobowej, więc no, bibliografię materiałów mamy bardzo dużo. Udostępniamy na miejscu i zazwyczaj ludzie wychodzą bardzo zadowoleni, bo dosłownie w ciągu jednego dnia, a teraz już jest ta technika posunięta do tego stopnia, że materiały sobie fotografują aparatami fotograficznymi, nie muszą kserować. I to jest tańsze, no i szybsze. Także wrzucają sobie po prostu na komputer i tylko mogą siadać i pisać. No, wychodzą stąd uskrzydleni. No, staramy się książki kupować pod czytelników. To znaczy, jeżeli ktoś konkretnie pytał jakieś książki, od razu zapisujemy, bo my pracujemy dla czytelników. Biblioteka to jest instytucja usługowa, więc jesteśmy do usług no, ze wszech miar i pod każdym względem. I zapraszam wszystkich do biblioteki. Biblioteka jest otwarta od godziny w pół do ósmej do 16, jeżeli jesteśmy we dwie. Jeżeli jest jedna z nas, no bo wiadomo, że różne sytuacje i urlopy, no to wtedy jest krócej, otwarta o te pół godziny krócej. No, jeżeli ktoś nawet nie wie, jaką książkę chce, nie wie, co chce, to my we wszystkim pomożemy. I ukierunkujemy, także na pewno każdy wyjdzie zadowolony, bo myślę, że tylu czytelników, jakich mamy, no to świadczy o tym, no, że po prostu wychodzą zadowoleni.